Witam was! Z tej strony Gregor. Witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie dzisiaj będziemy kontynuowali naszą przygodę w grze The Elden Ring. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmikiem oraz dołączcie do mnie na Cytadeli Gregora, serwerze Discordowym, link jest w opisie. A już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania, gdzie dzisiaj będziemy próbowali dostać się tam na górę, bo widzę, że tam coś się ciekawego znajduje. My w ostatnim odcinku odkryliśmy tutaj kościół i oczyściliśmy Fort Haggis. Odkryliśmy też tutaj potężnego żółwia. I tam widzę chyba kolejny popiół dla nas do zdobycia. Chodź tu! Nie zwiejesz! Mamy teraz święte ostrze do dyspozycji. Miejmy nadzieję, że to się nam później przyda jakoś fajnie. I jak zwykle mam problem, bo za duże kółka robię, jeżdżąc konno. Ale mamy tutaj naprawdę ładne widoki. Naprawdę ładnie. Właśnie widzimy też ten Fort Haggis, który ostatnio uwolniliśmy. Widzimy też w oddali złote drzewa i widzimy fragmenty pogrobne, jak i zamek burzowego całunu. Ale my chcemy zwiedzać resztę krainy na razie, a nie się tym interesować. Musimy tylko teraz te wilki załatwić wredne. Dobra, wciąż żyjemy, jest dobrze. Możemy się też podleczyć. Mamy też specjalną miksturkę po naszych ostatnich osiągnięciach. I nie, to tylko mi się wydawało, że tam jest jaskinia. Jakby tam była jaskinia, to bym już do niej wbił. Za to mamy kolejnego wędrującego giganta. Podejrzewam, że on nam nie ułatwi drogi. Jesteś wind! Dobra, nie to, nie to, nie to. Ale takie... Co ty, gigant, robisz? Okej, to zabolało. To cię zaboli jeszcze bardziej. Więc jak widzicie, nie ma z nami żartów. Ale bądźmy ostrożni, tak... Jak już wiemy, że giganty mogą się zacząć turlać w naszą stronę, to lepiej już mieć na nie oko. Widzę tam chyba też kolejny kościół. I my właśnie, że dostaliśmy się to na tą stronę rzeki. Tutaj coś też jest. Więc to też zbadamy, bo tutaj też się zaczyna Caelid. Czyli kraina prawdopodobnie Gnojojada. Dobrze zapamiętałem? Gnojojad? I z jakiegoś powodu nie możemy tutaj mieć konia. Niegasnący kościół. O nie! Jesteśmy atakowani! Dobra. Trzeba to zagrać mądrze. Mądrze mówię, to znaczy nie ginąć. Leczmy się. Dobra, obrywała. Leczymy się.
Dobra, mamy ją. Amulet świętego skorpiona. No powiem tak, troszeczkę zacząłem się martwić i ten niegasnący kościół też nie wygląda jakoś strasznie przyjaźnie. Ale zawsze lepszy ryc niż nic, jak to się mówi. A przynajmniej już wiemy, że kościół... No, mamy tutaj przynajmniej nową lokację. To fakt, to już praktycznie na wejście do Caelid. Zobaczmy tylko, co jeszcze tutaj znajdziemy w tej części krainy, zanim ruszymy dalej. Bo też za niedługo mam zamiar wrócić w końcu do tego wilka i tego wilka dopaść. Tego, co rzucał czary w Akademii, byśmy mogli resztę Akademii zbadać. Ale do tego coś czuję, że będziemy potrzebowali jeszcze troszeczkę siły. Tutaj za to widzę ruiny. Całkiem ciekawie wyglądające ruiny i widzę kolejnego marynarza Kostka. Wioska w wodach przyzwania. Okej. Po prostu okej. Mamy kolejny złoty run. No i widzę tego Kostka. Ostatnio jak walczyliśmy z jednym z tych kostków, to całkiem ładny łup wypadł. Tylko czy ty nie masz żadnego tutaj wsparcia w pobliżu innego? Czy dałoby się to sprawdzić? Są strażnicze żółwie. I strażnicze żółwie pilnują wejścia do lochu. Prawda? Nawet... W sumie nawet nie wiem, do czego pilnują tutaj przejścia. A, bo tutaj jest klucz. Jestem ciekaw, co tu znajdziemy. Więc zobaczmy, co tu odkryjemy. Więcej żółwi! To jest naprawdę dużo żółwi! To jest naprawdę sporo żółwi. Dobra, ale skoro jest sporo żółwi, to jest też tutaj w miarę bezpiecznie, przynajmniej przez chwilę. Ale coś mam wrażenie, że ta skrzynia nas gdzieś poteleportuje? Nie, to jest jakiś specjalny przedmiot. Talizman zielonego żółwia. Co on robi i dlaczego ja go chcę? To jest skorpiona, a ja chcę żółwika. Zwiększa szybkość odzyskiwania energii. To faktycznie my to chcemy. My to faktycznie chcemy. Jak dla mnie jeden klucz za coś takiego, worth it. Było tego warte, ale tutaj mamy też tego kostka. Wezwijmy naszego kolegę bandytę. Wsiadajmy na koń. I załatwmy kolegę kostka. Mówiłem? Tak się nazywa, marynarz kościej. My nie chcemy, by on przyzywał rzeczy. Tak jak widzimy, on jest też niebezpieczny. Na szczęście nasz szkielet też potrafi się wskrzeszać. Ale dobra, już się od niego cofamy. On trochę boli. Ale nasz bandyta ładnie tankuje.
Ale dobra, mamy drugiego kościeja. Morowe korzenie i prochy szkieletnika. Czekajcie. Czyli my teraz możemy, bo na razie tego rycerza wzywać nie możemy. My tego rycerza na razie wskrzeszać nie możemy. Ale możemy rycerza zastąpić tymi szkieletnikami i zobaczyć, jak się sprawią. Bo żeby przyzywać pana rycerza, potrzebujemy więcej mocy. O wiele więcej mocy. Nie wiem, że cię nie widzieliśmy. No. Ja już wiem, jak tutaj szkielety działają. Ja już mam doświadczenie z Soulsów. Wy mnie już tak nie zaskoczycie. Ale za to tutaj jest cmentarzysko. Więc w sumie nie dziwi, że tutaj kościej mógł sobie tutaj na spokojnie pływać. Dodatkowy kamień kowalski, troszeczkę lili triany. Możemy rozbadać resztę krainy. Przynajmniej tej części krainy. Bo kościej już jest za nami. Ale na wszelki wypadek się podleczmy. Nigdy w końcu nie wiadomo, co odnajdziemy za chwilę. Jak na przykład tutaj widzimy pana szkieleta. Nie, ty już nie wstaniesz. Ty tak samo już nie wstaniesz. Nie ma wstawania. Macie spać! Dobra, tą część zbadaliśmy. Zobaczmy, co znajdziemy jeszcze po drodze w tamtą stronę. Bo na pewno ta wioska już jest jedną z moich ulubionych, bo tutaj są żółwie. Kolejny punkt łaski. Lepiej już go odblokować na potem. Czy coś tutaj jeszcze ciekawego odkryjemy? Oto jest pytanie. Na razie nie widzę jakoś wielkich tutaj odkryć. Na pewno widzimy ten most, który prowadzi do wieży, z której mamy nasz obecny wielki run. Na szczęście nie zginęliśmy od czasu, jak go aktywowaliśmy, więc nie musimy się za bardzo martwić o utratę teraz tej mocy. Choć tak jak odkryliśmy, no ta moc jest naprawdę przydatna. Wjechaliśmy też na cmentarz. Więc podejrzewam, że tutaj jakiś nie umarli i tutaj za chwilę coś w tym stylu będą działali. O! Za to jest kupiec. Wy też słyszycie to granie skrzypiec, prawda? To nie tylko ja. A, to ten kupiec, dobra. Jak najbardziej, koleżko. Maska bandyty za 1500 weźmiemy sobie, żeby mieć w to kolekcji. Rydwan ognia też sobie weźmiemy. Czy coś możemy ci fajnego sprzedać? Sprzedajmy ci runy. I tak za niedługo będziemy mieli level upa, więc... Panie, i tak wykonałeś dla nas kawał dobrej roboty, więc ja jak najbardziej się cieszę z twojej oferty. Ale za to mamy tutaj ogra, lub jak niektórzy ludzie to nazywają, dyniogłowego. W sumie nie dziwię się, dlaczego się nazywają go dyniogłowym. Ale sądzę, że ogr bardziej do niego pasuje. Dobra. Dyniogłowy pokonany. Mamy kolejny punkt łaski i odkryliśmy burzowe wzgórze. Na nowo. Tutaj robiliśmy naprawdę duże koło.
ale z tego co... Słyszę cię, słyszę cię, nie martw się, słyszę cię. I tutaj jest obóz bandytów. Powinniśmy być w stanie już chyba ten obóz wyczyścić samotnie, ale... Ja chcę zobaczyć, jak ci szkieletnicy się tutaj sprawią. Plus akurat z tego co widzę jest rycerz, więc tym bardziej chcemy szkieletników. Mamy dwa szkielety z włóczniami. Dobra. Rycerz zbackstabowany, więc powinno być prościej. O wiele prościej. Dobra, mamy trochę mięsa. Będzie trzeba jakoś się pewnie dostać tam na górę. I nawet chyba czuję, jak możemy to zrobić. Tylko najpierw załatwmy resztę tych piechurów i bandytów. Jak widać, nauczyli się miotać bombami. Nie jest to zbyt dobra wiadomość dla nas. Ale dobra, obóz oczyszczony. I albo tutaj utną gdzieś tu, albo po drugiej stronie, więc zobaczymy w obydwu miejscach. Więc siadamy na koń i sprawdźmy najpierw jedno miejsce, bo mi się wydaje, że koleżka jeden utknął bardziej w tej części, tylko postarajmy się nie spać przy okazji. Okej, czyli tutaj nie ma jak spać aż tak bardzo, dobra. Bałem się, że za chwilę tutaj spadniemy. Ale dobra, słyszałem, że gdzieś tutaj było wołanie o pomoc, że tutaj gdzieś kolega utknął. Właśnie słyszę. Ale jesteś gadającym wielkim garnkiem. Właśnie widzę, że utknąłeś, panie Aleksander. Jak najbardziej! Pomożemy ci! Okej. Czymś ładnym i dużym mamy ci dać pchnięcie. Sądzę, że nawet mamy narzędzie do tego. Nazywa się to topór Godrika, bo tak, możemy już nim władać. Możemy nim już tutaj władać. To sobie usuńmy, żebyśmy mieli mniejszy ciężar. I zobaczmy, czy się uda. Dobra. O! Udało się! Musieliśmy użyć tej zdolności, ale się udało. Well played, good lady. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Well, I'm out now, and that's what counts. Dokładnie, mam nadzieję, że ci pomożemy. Raczej pomogli, że pomogliśmy ci jakoś mocno. Ale dobra, co dostaniemy? Szlachetne mięso, okej. Once again, pleasure is mine. I am the warrior Jarn. Czyli jesteś wojownikiem słoikiem, okej. Iron Fist, Alexander. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Caelid Wilds. To już wiemy. On their southern edge is Redmane Castle, in
Festiwal walki, mówisz? I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast a flutter? Jak najbardziej! Samemu chcę zobaczyć, co tam możemy odnaleźć. Na szczęście tutaj panu Aleksandrowi już pomogliśmy. Więc jest dobrze. Oczyściliśmy też to obozowisko. Więc możemy pomyśleć powoli o powrocie do Kaelit. W szczególności, że chcieliśmy to zbadać, bo na razie to my wróciliśmy do Burzowego Wzgórza. Gdzieś tutaj, jeśli dobrze pamiętam, był też kolega znany jako Mistrz Wojny, którego pamiętam, że ostatni raz widzieliśmy na streamie. No i pojawiły się wredne złe wilki. Ale teraz jest złe wilki, my mamy wielki topór. My mamy topór Godrika. I dalej Mistrz Wojny tutaj sobie przesiaduje, z tego co widzimy. Ale jak już tu jesteśmy, możemy z nim jeszcze raz porozmawiać. Jak najbardziej, a co możesz nas nauczyć ciekawego? Okej, troszeczkę... Tutaj możesz nam sprzedawać te... Prochy. Ale my prochów za bardzo na razie nie potrzebujemy, ale... Dobra, nawet tutaj run za bardzo nie mamy. Ale za chwilę będziemy mieli kolejny poziom. A mnie zainteresowała ta ścieżka, bo tutaj jeszcze nie byliśmy. Więc zanim wyruszymy do Kaelit, albo spróbujemy wrócić do Akademii. Jeszcze się zastanawiam, których tych miejsc chcę najpierw odwiedzić lub zbadać okolice. Badamy najpierw tą okolicę do końca. Dobra, my już wiemy, że tam mają miny, więc postarajmy się nie prowokować tych min, żeby wybuchły na nas. I widzę tutaj arenę. Nie powiem, wygląda to kusząco. I biegną po nas wilki. Okej, mamy kolejny najazd na nas. I nawet... Dobra, widzę już tego odszczepieńca. I ten odszczepieniec może nas boleć. Dobra, mamy go i ten topór naprawdę mi się podoba. Nie będę kłamał. Mamy dzięki temu talizman młota. Prawdopodobnie on będzie od obrażeń obuchowych lub czegoś w tym stylu. I dochodzimy do tej areny. Tylko pytanie brzmi, co my na tej arenie znajdziemy? I to wygląda jak wrota do tej areny. I to też jest duch. A, okej. Chciałem jedynie walczyć. Walczyć jak wojownik do końca. Dlaczego więc o przewodnictwo łaski te drzwi pozostają przede mną zamknięte? To jest dobre pytanie. Ale muszę przyznać, że ten topór na razie mi się podoba. Na razie się tutaj ładnie sprawił. Ale jak widać, ta arena jest właśnie do takich
pewnie jeżeli byśmy odpalili palec pojedynkowicza, byśmy mogli tutaj zawalczyć i tylko wtedy będziemy mogli wejść na tą arenę. Przynajmniej tak mi się to wydaje. Więc przynajmniej wiemy już po co jest ta arena. Tą część krainy już zwiedziliśmy. Tutaj troszeczkę mnie smuci, że nie znaleźliśmy do końca niektórych rzeczy. Ta czarodziejka z Selen też mnie martwi, że dalej nie wiem co możemy się po niej spodziewać tam. Tutaj fort odzyskaliśmy, więc w sumie możemy nawet tam wrócić na chwilę. Zanim wyruszymy dalej. I zobaczymy, czy faktycznie będziemy mieli festiwal, czy nas tutaj kolega za chwilę zwyczajnie nie zacznie atakować. Wszystko jest możliwe. Okej, nie ma balisty, znaczy, że nie strzelają do nas. To już jest plus. Nie ma też obrońców. Więc chyba faktycznie będzie festiwal? Albo i nie. No wrogów tutaj nie ma teraz, więc... Dobra, dajcie mi z powrotem latarnię. Powiem tak, niby wrogów tutaj nie ma. Ale nic na razie nie widzę innego. Nie widzę też tego prawowitego dziedzica. Myślałem, że on już się tutaj przejdzie zobaczyć, że ej, zamek już jest wolny. I faktycznie nigdzie go nie widzę. W skrócie nie ma festynu, nie ma problemu. Dobra. To teraz musimy podjąć decyzję. Okej, bo tutaj znaleźliśmy też to wyjście z drugiej strony. Ale widzę, że tutaj też jest MPEC. Czytająca z palców starucha, okej. I tutaj zapomnieliśmy, że jest ta brama teleportacyjna, której szukaliśmy. Mogłoby być to rozwiązanie problemu. Na zasadzie co zrobić teraz. Chociaż też się przyznam, chciałbym zobaczyć, czy znajdziemy coś jeszcze więcej w tych okolicach. Bo tutaj mam wrażenie, że coś jest. Więc wróćmy pod cztery dzwonnice, bo tam widziałem, że jest droga. Do Keilid wyruszymy troszeczkę później. I tak jak na razie ten toporek mi się spodobał, to wrócimy do miecza. Bo mamy tutaj kilka nawet fajnych mieczyków. I w sumie, czy my chcemy walczyć za mieczem zaprzysiężonego? No niby zaprzysiężony ma większą szansę na krytyka, ale... Dobra, na razie się wrzucimy na kryształowy mieczyk. On też wygląda fajnie. Przywrócimy tutaj kuszę. I tak jak już wiemy... Tutaj potrzeba takich specjalnych kluczy do portali tutejszych, to my spróbujemy przejechać tędy i odkryjemy, co się znajduje za tymi wszystkimi obozowiskami. No i widzimy też akademię. My do tej akademii później wrócimy. Bo nie będę kłamał, korci mnie, żeby zobaczyć, co tam jeszcze damy radę odnaleźć. Ale na razie duchy tutaj nie zostały sprowokowane. Rzucisz granatu, bo ci zdejmiemy. Okej. Tędy lepiej nie skakać. Pamiętam, jak tutaj ostatnio walczyliśmy właśnie z tym rycerzem. I to się źle skończyło, takie skakanie.
ale jak widać możemy też powalić wroga tarczą. Po prostu tarczą. Dobra, cofnijmy się, bo troszeczkę za bardzo obrywamy. Wezwijmy kościeli. Ale kościeje, jak widać, też wstają. Ale dobra, rycerz stąd pokonany. To zawsze są dodatkowe runy dla nas. Tutaj też jest jeden dyniogłowy, ale jego chcemy ominąć. Bo my chcemy dostać się dokładnie na tą drogę i zbadać, co tutaj możemy odnaleźć. Bo ta droga gdzieś musi prowadzić, poza tym, że widzimy kolejną karawanę. I z jakiegoś powodu sobie usunęliśmy ten symbol do używania inkantacji, a to się nam przyda. I widzę tutaj wrednego rycerza. O nie! Ten wredny rycerz jest naprawdę wredny! I mam wrażenie, że jeżeli byśmy w niego wjechali, byśmy mieli problem. Ale dobra, mam wrażenie, że nie są to nasze siły na tą karawanę jeszcze. My tą karawaną zajmiemy się potem. Tutaj też jest legowisko w pobliżu smoka, ale też jest ta wieża, raczej taka wysepka z wieżą, która mnie ciekawi. Więc zobaczmy też, co tutaj znajdziemy, bo widzę też punkt łaski. To jest w sumie blisko? Nie, to nie jest blisko tego legowiska smoka. Dobra, już się bałem, że tutaj w pobliżu będziemy mieli jego legowisko. Ale stąd jesteśmy w stanie na tą karawanę w sumie najechać. Tylko pytanie, czy my to chcemy zrobić? Sądzę, że jeszcze nie. Ale za to tutaj coś mamy. Mamy jakąś księgę. Znajdź trzy mądre bestie. Trzy mądre bestie. Pewnie to będą takie stwory, co rzucają czary, prawda? Powiem tak, runy to runy. Załatwmy tych koleżków. Dobra, uciekajmy lepiej od nich. Bo oni się tam będą wskrzeszali w nieskończoność. No dobra. Udało nam się te wszystkie duchy tutaj załatwić. Ale i tak na razie one nam tutaj dużo nie dadzą. Usiądźmy zatem znowu przy punkcie łaski. Tak, to będzie dobry pomysł i spróbujemy ruszać dalej.
Chyba, że w sumie, czy my chcemy tam tą karawanę załatwić? Ostatnio z karawany dostaliśmy tylko topór, więc... Sądzę, że na razie nam się nie opłaca tak bardzo ryzykować. Bardziej zobaczmy, co możemy jeszcze odkryć. I muszę przyznać to, że teraz tak świecą gwiazdy, tak jak widzimy, to widzimy takie nawet własne utworzone konstelacje, więc to jest naprawdę fajna rzecz. Ale jedźmy na razie dalej. Zobaczymy, co jeszcze tutaj odkryjemy ciekawego, bo tu jest droga i już stąd widzę kolejny punkt łaski. No, jedną rzecz muszę powiedzieć. Jest tu zdecydowanie więcej tych wszystkich punktów odrodzeń, punktów łasek Elden Ring niż w jakimkolwiek Soulsach. Faktycznie tutaj jest punkt łaski na punkcie łaski, jeżeli dobrze będziesz szedł. Co na pewno pomaga w eksploracji i łatwiej umożliwia odzyskanie run. Dlatego aż tak bardzo się nie martwię, że mamy aż tyle run teraz schowanych. O! O! Mamy mapę! Zachodniej Lurni. Dzisiaj mamy szczęście co do map. I widzę, że szykuje się nam niemała przeprawa. Muszę przyznać, jestem podekscytowany tym, co tam możemy odnaleźć. W związku z tym, że odnaleźliśmy jeszcze tą mapę. Szkoda tylko, że więcej tych map na razie nie udało nam się odkryć. Ale w związku z tym, co udało nam się już dzisiaj osiągnąć, co dzisiaj odkryliśmy, no sądzę, że będziemy mogli na dzisiaj kończyć odcinek, żebyśmy mogli na następnym odcinku całkowicie zwiedzić tamtą okolicę. Więc mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!